Kołobrzeg jest jednym z najsłynniejszych uzdrowisk nadmorskich w Polsce. W XIX wieku doceniono niezwykły mikroklimat tego miejsca oraz jego walory zdrowotne. Tutejsze powietrze jest pozbawione alergenów, ponieważ większość wiatrów wieje od strony morza, niosąc ze sobą czystą morską bryzę. Dodatkowym atutem jest fakt, że w Kołobrzegu i w okolicy nie ma infrastruktury przemysłowej, która zatruwałaby środowisko. Wszystko to sprawia, że jest to idealne miejsce do wypoczynku i leczenia różnego rodzaju schorzeń dróg oddechowych oraz aparatu ruchowego. Już dawno temu udowodniono, że wysiłek fizyczny i ruch leczą, pobudzając krążenie i zwiększając pojemność płuc. Nadmorska promenada wzdłuż plaży idealnie nadaje się do długich spacerów. Ciągnie się ona od portu aż do mola spacerowego. Unoszący się tu w powietrzu aerozol morski bogaty jest w cząsteczki jodu, bromu, soli, chromu i innych substancji lotnych. Najwięcej tych substancji w powietrzu jest wówczas, gdy morze mocno faluje. Zasięg aerozolu dochodzi nawet do 300 metrów w głąb lądu. Spacerując promenadą, warto zatrzymać się na chwilę przy pomniku zaślubin Polski z morzem. Pomnik powstał w listopadzie 1963 roku. Symbolizuje on dostęp Polski do morza. Zaślubiny z morzem polegały na wrzuceniu pierścienia do wody przez jednego z żołnierzy. Głównym elementem pomnika jest flaga. Otwór pod pomnikiem jest odzwierciedleniem portu. Wszyscy, którzy pragną, by spełniło się ich wymarzone życzenie, powinni przejść przez ten otwór, wstrzymując przy tym oddech. Promenada prowadzi do mola. Jest to najchętniej odwiedzane miejsce w mieście. Jego historia jest długa, bo sięgająca 1881 roku. Miało ono wówczas kształt litery T i 100 metrów długości. Całe zbudowane było z drewna. Na końcu mieściła się przystań dla małych i średnich żaglowców. Niestety, podczas II wojny światowej konstrukcja uległa całkowitemu zniszczeniu. Dopiero po wojnie, w 1971 roku, molo odbudowano. Do odbudowy wykorzystano tym razem żelbeton. Molo jest obecnie najdłuższą konstrukcją żelbetonową w Polsce. Wystające około 4,5 metra nad poziomem morza, szerokie na 9 metrów i długie na 220 metrów, stanowi ogromną atrakcję turystyczną. Podobnie jak przed wojną, na końcu mola znajduje się przystań dla małych statków spacerowych, oferujących krótkie rejsy widokowe.